Czas na aktualne informacje pogodowe. Aleksandra Koska, dzień dobry. Zapraszam Państwa do Międzyzdrojów. Tam cały czas nie brakuje amatorów spacerów, ale nie wszyscy są dobrze ubrani. Niektórzy z krótkim rękawkiem, a będzie zimno. Będzie dzisiaj wiał wiatr. Warto ubrać dodatkową, nie wiem, jakąś kamizelkę albo coś właśnie przeciwwiatrowego, bo proszę spojrzeć na taflę wody. Ona cały czas jest taka niespokojna. To jest oczywiście silny i porywisty wiatr, który będzie dzisiaj wiał właśnie nad morzem do nawet 80 km na godzinę. Będą też burze. W niektórych burzach też może być bardzo gwałtowna pogoda. Mało tego, na Bałtyku w nocy prognozujemy sztorm. I przechodzimy właśnie na mapę nocną. Na Pomorzu, na wybrzeżu sporo chmur. Z tych chmur właśnie może padać głównie te większe opady w czasie burz, ale na pozostałym obszarze opady raczej słabe. Do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Większość województw jest pochmurna, ponieważ mamy jeden za drugim przemieszczające się fronty nad Polską. Temperatura już niezbyt wysoka, ale nadal jeszcze kilkunastostopniowa, 11-12, maksymalnie 13-14 stopni, głównie na wschodzie. W górach silny i porywisty wiatr do 90 km na godzinę, a na zachodzie do 60-70. A jutro też wędrówka frontu nad Polską, ale nie wszędzie, bo jeden będzie odchodził za naszą wschodnią granicę, a kolejny ponownie od zachodu będzie wkraczał nad regiony właśnie tutaj Pomorze, Wybrzeże, Wielkopolska, Śląsk. Te rejony będą z większą ilością chmur, ale znowu z przelotnym deszczem. To nie są ulewne opady, tylko to są właśnie punktowe, przelotne i gdzieniegdzie tylko się pojawiające. Do końca dnia utrzyma się silny wiatr w Sudetach, tam w porywach do 80 km na godzinę. Na Bałtyku wciąż pogoda sztormowa. Temperatura już wszędzie poniżej 20 stopni, od 14 zaledwie w Szczecinie do 18 na południowym wschodzie. Ciśnienie niezbyt wysokie. To wszystko teraz. Więcej informacji w kolejnych infopogodach. Czekam na Państwa.